Kolejny projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na 2014 rok. Bardzo proszę. Paragraf pierwszy. W związku z uchwałą nr 34 przez 324 przez 2018 Rady Dzielnicy Piątej Grochowa z dnia 3 lipca 2018 oraz zarządzenie nr 2577 przez 2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września w sprawie określenia wysokości kwot na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych kwotę 94 350 zł przeznacza się na następujące zadania. Pierwsze. Dofinansowanie zajęć z hipoterapii dla dzieci z terenu dzielnicy Piątej Krowodrza z porażeniem mózgowym, realizator Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza, ulica Remonta 18, kwota 25 tysięcy zł. Drugie. Dofinansowanie do obozu hipoterapeutycznego dla dzieci z terenu dzielnicy Piątej Krowodrza, szkoły integracyjne, realizator Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza, ulica Rejmonta 18 w Krakowie, kwota 5 tysięcy zł. Trzecia pozycja to jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ulica Zakątku 2 w Krakowie, realizator Zespół Szkół Specjalnych nr 4 z ulicy ulica Zakątek 2 w Krakowie, kwota 40 tysięcy zł. Czwarta pozycja, zakup pomocy terapeutycznej do prowadzenia zajęć metodą Reha.com to zestaw programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, ulica Zakątek 2 w Krakowie, realizator Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Zakątek 2, Kraków, kwota 7,5 tysiąca zł. 5. Zakup leków dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy Piątej Krowodrza, korzystających z pomocy filii nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Aleja Słowackiego 46 w Krakowie, kwota 15 tysięcy zł. I 6. Dofinansowanie organizacji 7. edycji konkursu plastycznego O czym marzę, gdy zamykam oczy, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, ale jak i Owska 3, w Krakowie, kwota 1850 zł. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jedna uwaga, to co na początku głosowaliśmy, że nas po prostu skroją z każdej strony. W tamtym roku, jak się nie mylę, mieliśmy na ten cel, na te zadanie 113 tysięcy zł, a w tym roku obcięto nam, brzydko mówiąc, 18 650 zł. Także udało się umieścić te wszystkie zadania, ale niestety kosztem innych zadań 18 tysięcy zł ponad mamy mniej niż w tym roku. Ja mam tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania, zgłoszenia? Nie wiem. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wierzę, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.